Witam was serdecznie. Niestety OBS-a mi skraszowało w nocy, jak spałem, dlatego nie była streama. Dlatego poświęciłem sobie 2 godziny dla siebie, żeby się ogarnąć, trochę posprzątać talerzyki, wiecie, pranie puścić. Doliczę, żeby nie było skamu. Proszę bardzo, ziomy. Ulepszam truty. Powiem ci, myślę nad tym, żeby je pochować i poczekać na kowala broni. Nie wiem czemu jeszcze nikt tego nie postawił. Naprawdę. No ale powiem ci, że trzeba o tym pomyśleć, nie? Jednak. Trzeba o tym pomyśleć. Dajcie mi sekundę. Już odpalam audio video. Kejki nawet nie sprawdziłem, ile mi poleciało. 31 talii przez to, jak spałem, mi poleciało. 5 miałem. Czyli 26 talii mi poleciało przez noc. Jak spałem. Dużo mało, nie wiem, sami ocencie, nie? Czyli przez noc wyleciało mi, uwaga, załóżmy 30, to jedna truta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to jest to samo. Nie, to choć plus 6, to nie, 9. To będzie czerwony prawie, tak? Czerwony. I to jest pytanie, nie? Co robić, jak żyć? Albo biorę szybkie woniksy i... Albo oszukuję się, że będzie mi na 8, albo coś. No nie mam pojęcia, co zrobić. Bo ja bym to przepalił kowala, nie? To nie jest jakiś problem. Tylko... No co ja mam marnować ZBS-y? Więc nie wiem, albo po prostu... Jeszcze, bo potrzebuję wony na Zodiaka. Albo po prostu... Rozprzedajemy. Jak będzie kowal, to wtedy będę ulepszał, no bo... Co innego. Okej. Pięknie. Ciężko, powiem ci, żeby oni mnie wyprzedzili, to jakaś osoba by musiała poświęcić czas, żeby mnie jechać na spocie, nie? Rozrzucać, zabijać mnie, albo żebym dostał bana. No nie ma opcji, nie ma realnej opcji, bo oni by musieli wszystko rzucić i zrobić tylko eku pod instancję, nie? Raczej tego nie zrobią, więc realnie levelowo nie ma szans, żeby ktokolwiek mnie wyprzedził. No już nie ma takiej opcji po prostu. Panie, ale żebyście zrozumieli, ja mam ustawiony podrobek na early game. Ten podrobek jest lepszy niż te ich klucze. Dlaczego? Bo oni mają klucze do podziału. Więc to nie zbiera jedna osoba. To po pierwsze. Po drugie, i tak nikt nie kupuje tych ich rzeczy. Nikt nie ma rękawic oprócz nich, więc kadeki demona nie schodzą. Ulepszone czy nieulepszone, bo gdzie je wsadzisz? Ulepy są do podziału, więc... Mają tylko klucze fizycznie i nic więcej, więc im to odda dopiero w przyszłości, ale czy tak długo będą grali? Nie wiadomo, bo żeby to, wiesz, bo jeżeli on na przykład sobie będzie spalał swoje ulepy na to, żeby produkować bronię, ewentualnie jakąś samą trafi to ulepszać, to i tak nie ma finansowego pożytku z tego, bo dalej musi przebadać kasę, bo ma ulepy, jeszcze musi dokładać, nie, do tego. Więc zarobkowo ja lepiej wychodzę, bo ja mam czyste zyski. No ja tylko jeżdżę spota, mam drop, sprzedaję. Ja nie używam tego do siebie. Po prostu. Więc pod tym względem, no ja jestem, mam lepiej niż oni. Bo oni będą mieli lepiej dopiero później. Ale czy te później się nie okaże, że nagle ludzie przestaną grać i to się okaże, że to będzie warte? No nie wiem. Tyle ile mogę, żeby statystyki sobie zwiększyć. Na plus 3. Piękna sprawa. Ale dalej to jest za mało. Niestety. Ale mi ludzie, ja bym nie dał. Magazyn powinien być za darmo, a nie 500 plus, nie? Oszustwo. Pomyślcie, ile ten skurwysyn zrobił już, nie? Panie, ja wiem zaraz, gdzie się spać, bo to do roboty. O kurwa! Ale ja będę bogaty, nie? Powiem wam. Jak w końcu będą te bronie wężowe i będą ludzie ulepszać, ja pierdolę. Ale ja kokosy zgarnę, nie? Powiem wam. Wow.
Nerf jak dziesięciokrotny ma być? Panie, wiesz ile ludzi pokoje. Nie wiem, czy to jest prawda, ale załóżmy na chwilę, że tak. Jeżeli by się okazało, że na melejce Yangi stopnieją dziesięciokrotnie, to tyle ludzi straci pracę z dnia na dzień i będzie bezdomnymi, że raczej byś mógłbyś z tego ułożyć. A faktycznie jest taka pogłoska, czekajcie. Czekajcie, uwaga. An update, w nowym update'cie jest możliwe, że zostanie zmniejszona ilość otrzymywania Yangów z Dragon Chesta. Etnicznie z buźką z roboty, nie? Gdzie oni są? Aj, te z... co porobiły 16 gildii, że tylko pod to grali, ale im grę pokaże. Ja p***, to nie, nie mi tylko, nie, żeby nie było, się nie śmieję z innych ludzi, ale... nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie może o to, jak wprowadzali mityczną alchemię? Gdzie ta wyborna Sara już nic nie była warta, czy była, ale było coś lepszego, więc nie była, nie? To teraz zobaczycie, jaki będzie bull. Jeżeli oni faktycznie nawet pięciokrotnie zmniejszą Yangi za melejkę, to tyle ludzi, co pójdzie na bruk, a tyle ludzi, co się utrzymywało z Yangów, z melejki i oni mieli te taktyki, gildie porobione i wszystko. Wow, to dopiero będzie płacz, panie, i tam już nie będzie płacz tylko na forum. Tam już będzie ostro się działo. Ale nie mogę się doczekać się do burzy. Mają podobno zmniejszyć ilość Yang z melejki. Ze szkaty melej. Nawet pięciokrotnie. Więc jak miałeś, nie wiem, półtorej dwa wony, to byłeś miał, nie wiem, 30 milionów może maksymalnie? A uwierz mi, to jest taki cios dla handlarzy. Jak rodzina, która miała Ferrari, Mercedesa, dom 200 metrów za melejkę, nagle pewnego dnia ojciec przychodzi i mówi: dzisiaj obiadu nie będzie, nie? Musimy to policzyć, musimy zacząć sprzedawać itemy z chaty, bo ciężko będzie. Weekend z plusem 1, 2. Czy wody na Allegro będą droższe? Myślisz, że nagle ludzie jak kupują po 2 zł, po 2,5 woda, nagle ci będą kupować po 4,5? Głównie ludzie, którzy kupują, to są ci casuale, nie? Tu 5 won, tam 10 won, tam 15, wiesz. Znaczy ja wam powiem, jak to się skończy, nie? Handlarze przejdą na priwy po prostu i tyle. Proszę priwy, ja nie wiem, jak się na primach tureckich zarabia Yangi. Nie znam. Po prostu mniej ludzi będzie grało w Betina, no i po prostu game pod sam siebie załatwia, nie? Weź to teraz wywalaj na ziemię. Chrum, chrum. To co te prawa autorskie. Teraz mi się ulepy skończył. No, siema. No dobra, to 5 razy widzowie. Nie mam, nie stać mi na więcej na razie. Bieda zdana, bo muszę rzeczy sprzedać. 5 razy. A jak się nie podoba, to pocałujcie mnie w pompkę. Cyanid plus 9. Ile taka broń na rynku kosztuje? Ty, a daj mi wony jako koszt, nie? Dawaj 3 wony. Dobra, pewnie i tak nie wejdzie. Nie powiodło się, nie powiodło się. Nie mam odłamków. Może być zestaw ecelski dodany? No niestety, ziomek. Masz pecha. Ale swoje ci mogę wybonować, jak chcesz. Nie mam. Zabrakło mi odłamków. Dobra, to może być. Poddaję się. Wygrała gierka ze mną.
Ja nie będę go miksował 4 godziny, nie? Ja p***. Siódme miejsce ma, zobaczcie. Nie masz jajec, żeby mieć 6. To dla żartu była ta cebula. Zobacz, do jakiego piętra dojdziemy. Po ile będę bił? Czekajcie. Zobaczyć to. To jest kryty, to 50 tysięcy. Powiem wam, jest dobrze, naprawdę. Myślałem, że po 30 maksymalnie, a w takim eku. Tu mam diabły, tu diabły. Tu diabły. Ale brakuje mi, pełni brakuje w broni, nie? No broni mam za 6%, dobra. Tu nie mam, nie? Nie mam... 60% mógłbym mieć więcej przynajmniej. Nie no, nie 60%. 48% więcej mógłbym mieć na diabły. Ale nie mam skąd. Nie będę hełmu specjalnie robił pod to, nie? Bo i tak nie mam... Gdybym miał statystyki, na ostatnie piętro sungba, to bym zrobił. Czemu padłem? Na bossach się bił, no nie ma, no dałam mało HP, no na pierwszym piętrze się bił, nie? Super. Ktoś? Cukinia. Powiedz mi sobie. Bo mi tu śmierdzi cebulą. Zdrowie! Aż płaczę z duszenia. Takie dobre. Chyba trzeba to schować, nie? Bo już mnie wąs piecze, k***a. No ja p***e! Zamiast patrzeć, co tu robi ta po... Nie, już dostałem... Te placy, które się ze skilla dwa razy dostałem. Muszę patrzeć, co tu k***a robi się, bo... Opa! Widzisz? Tak się pracuje. O. Nie wiem, no najpierw bym chciał zobaczyć, do jakiego piętra dojdę, a potem maserować te piętra, które mogę maserować, nie? No nie wiem, no patrząc na moje statystyki, załóżmy, że mogę mieć tu 59, 45, bo sobie podbiję statystyki eliksirami z webshopa. No to i tak, maksymalnie gdy ja dojdę, to będzie piętro. Uwaga. Mogę zrobić piętro 30. Ale ja już 35 nie zrobię. No to mi sobie jedziemy tak, do 30 piętra. Do 30 piętra zrobimy, będę musiał resztę statystyk zrobić i więcej nie zrobię. Dobra, jedziemy. Cebula! Cebula! Ale fajnie pachnie. Pycha. Dobra. O! Nie ginie, k***a. Nie! Nie! Ale fart! Nie! Ja p***e, niemożliwe. To ja.
ja nie mam kryta w ogóle? Ogień! Albo będzie co 10 ludzi fajne, albo i tak potem to zmiksujemy na 10 ludzi. A wreszcie ta branza i tak jest słaba. Uwaga! Albo teraz będzie coś na diabły, albo na ludzi i zostawię. Albo wejdzie. Też jest taka możliwość. Same diabły, a to wywalone jajca. 15 wiatr, 15 błyskawica, 10 diabły. A daj, przyda mi się, moby będą mnie mniej biły. Tam ja te dwa żywioły z 5. Oczywiście potem to zmiksuję, nie? No bo ja na ludzi potrzebuję eku. Albo w sumie 35 piętro tam już nie biją. Nie, miksujemy, bo ja nie zrobię większego piętra niż 35, a one biją dopiero od 35 właśnie piątego biją więcej. Nie, to ja i tak to ustoję. Moby zwykłe w sensie. Ale to miksujemy dalej. Głupi pomysł. Damage jest ważny. To. Ja nie będę atakował 50 piętra, więc nie mam co się pocić zbytnio na to. Ładne. Gdyby tu było 10 ludzi, bym zostawił. Naprawdę ładne. Ale problem jest taki, że... Nie ma... Nie, damage stacja znowu. Ale 20 przedmioty. Chyba zostawiamy to. Zobaczymy, jak to się spisze na spocie. Miksuję, trudno. Ja chcę damage. 10 ludzi musi być. Nie po to się poce, miksuję to, trudno. Ani diabły z HP, żebym zostawił na tą wieżę. Ani ludzie dobre. No nic, nie wypada mi. 5 ludzi znowu. HP i diabły, dobra. To zostawiamy do momentu, aż ukończymy wieżę. A potem zmiksujemy coś dobrego na ludzi, to kupię zmianki dzisiaj. Ziom. Aga. No i super, nie musimy kupować. Mówiłem, że chciałem kupić sobie kolce, nie? Już nie muszę, mam. Na plus 3. To nie ulepszę, nie? Nie mam ulep. Nawet te szamani. Właśnie, pokażmy czasówkę, jakie mam. Trzeci, a się... Drugi! A ja na autobach to stawiam przecież. Pierwszy jestem! To za niski poziom tu jest na tym serwerze. Pierwszy! Czy wiadomo, że oni mnie przebiją, jak zobaczą swoje czasówki, ale k***a... Wow! Robimy do 35 pierwsza dzisiaj, nic więcej nie robię. Jak taki niski poziom jest... A dawaj. Okej, najpierw zmiksujmy 20 diabły tutaj. I tutaj. Okej. Podawaj na tej kolce. Dwadzieścia diabły, co tu jest? Tu jest... No w sumie... O, fajne. 20 diabły, 20 szybkości ruchu. No i dobra. Tu przytopię i teraz tutaj. 20 diabły. Dobra, wystarczy. Okej. No i teraz lecimy tutaj, nie? O, i super. No i oczywiście, że nie. Siema. Po co nie? Po co dać Jakubciowi szczęście? Zabrać najlepiej, tylko zabrać.
No i po co? Po co? No się super. No i nie mam czego wszystkiego. Patrzcie, pod rząd wchodzi. Patrzcie, na 7. I na 8, patrzcie. Nie! Jak ta gra sprawia depresję? Ostatnie 5, jak teraz nie będzie, zostawiam plus 6 i nie. Nie chce mi się. Będzie teraz plus 5, nie? Dawaj! 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 No ty k***. Dziękuję, nie? Dziękuję! Nie wytrzymam psychicznie raz. Tu musimy diamenty p***ć i przetopy. O k***, widzowie! Mixing, mixing! Dziękuję. Widzieliście wartości ataku? Może być. Ja to bardziej dla testu kupiłem. W sumie. Tutaj? Dobra, muszę się tepnąć. Ile kosztują kamienie teleportacji, tak a propos? Telepo... Kame forge, p***sie. Nie mam kamieni teleportacji. Gamę Forgę. Przepraszam, że byłem niemiły. Daj trochę kamieni. To się wytnie. Nie napisałem pozycji, nie ma wina. Tu nic nie było, masz. Znowu, że tak zrobiłem? Nie masz. Więc nigdy mi tego nie mówisz. Tobie? Już mnie wypaliło, tak już nie czuję. Nie wiem, sprawdzam właśnie, czy się opłaca. O! Jest wielodziało! Ja pierdolę. Gaz mnie pokoi. O, pustynia kurde. A to nowość. Panie, to jest żywioł na ziemi, a ty wziąłeś kwiatek na mrok, nie? 200 IQ. Mówiłem, że grać psem to jest żałość. Ja mu dropię. Ja nic nie dostałem za to prawie. Co dostałem? Tego Metina. O. Mostalina plus. Akurat dla streamera po losowaniu. Ooh.
to pierwszy raz jakoś mam. Nie ma. Dobra, to p***e. Nawet z miksem Italika mi nic nie da. Musiałbym mieć jeszcze ryby. Nie ma opcji. Ty. No dobra, to próbujemy. No lepiej. 5 minut. W teorii powinien go zbić. To już rzekłam odporny. Próbowałem go, w ogóle mi nic nie bije raz. Jakub do bana. Co powiedziałem? Nie, ty k***a. Elo. Niestety. Binarikada, bo k***a robił. Taka prawda. Fajnie, że się pojawiałem Astabelki na zary 30 dni, 60 dni, ale... Nawet ja się nie zbliżam do tego, żeby to wygrać, nie? Tylko ja wygrywam to... To jest największym... Akurat to pewnie wygram, nie? Na życie. Jak ktoś powie, to nie jest specjalne, to ja nie wiem, nie? 3000 SM. Nie wygrałem ani jednej normalnej głównej nagrody. Ani jednej. Super sprawa. Czemu ludzie nie grają w Metina? No ja nie wiem, nie? No daj płomień, o nie no. No to też nie wygram. Aj, się GameForge, teraz sobie postawię. Jak samopoczucie? Zaraz będzie lepsze, jak przepalę znowu całą kasę, jaką mam na Zodiaka na plus 8. Żeby życie było lepsze. 11 razy, czyli będzie 21 razy na 8. Diego, przestań. Ooooooo! 8! Ale szybko ty! No ale tak, welcome to palenie, nie? No niestety, na gleby. No niestety. Dobra, jedna jest. Uwaga, widzowie. Jak teraz nie wejdzie. O. No i dawaj ty. Jedna próba. Może wejdzie. Uwaga. Nikt się tego nie spodziewał. Ja tym bardziej. Czy wejdzie jakaś trutka i będę bogaty. I zamożny. Jedna jest. Druga jest. No nie ma trzeciej, ale ska. Ale ska. No nie jest to jakieś wybitne, nie? Dam za 11 i 10,5 wona. Zeszły. Wszystkie zeszły. Ambitnie. Dobra, uwaga. Plus 9.
Nie ma chuj, że to wejdzie. Tak bardzo jestem pewny, że jak wejdzie, to 7 razy daje dobę do dużej streama, nie? Dlatego wiem, że nie wejdzie. Uwaga. 1. 2. 3. 4. Co tak hasuje? Pięć. Sześć. I uwaga. No każdy się tego spodziewał, no k***a, bądźmy poważni. Tu trzeba miliardy won zainwestować. Nikt nie oczekiwał chyba z was, że mi to wejdzie tak o. Ewidentnie zmniejszy procent ulepszenia te bronie. To jest bardziej niż widoczne. Ale wiecie, co powiecie GameForge'owi, że tak nie można? Póki mam system dusz, to chciałem 10 piętro pomasterować. Bo ekstra za to są... Co 10 pięter macie ekstra szkaty za pierwsze miejsca, nie? Ja wiem, że Turki pewnie będą do 8 siedziały i to robiły. Ja nie wiem, ile dzisiaj wytrzymam. Ale tyle pięter, ile zrobię, chcę tyle zrobić, nazwijmy to, nie? O, patrzcie, 24 kamienie. Wie, czy to jego, czy to donate, czy to kupił za pieniądze. Elo, nie? No, żeby życie było śmieszne. Nie, te odrzucanie, nie padaj. Dobra. Moim zdaniem miałem... Mniej niż 4 minuty. No muszę być pierwszy, nie? I uwierzcie mi, na ten moment ja więcej zarabiam niż oni, nie? Bo te kurczę pro im oddadzą w przyszłości, a ta przyszłość nie jest pewna w stosunku do tego serwera. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, czy będą ludzie, czy nie. Więc ja wybieram coś pewnego, niż marnowanie czasu, mieć klucze, a potem wie, i tak tego nikt nie kupi, ani nic nie zrobi, bo ludzie sprzedają serwera. No dobrze, powiem wam, mówię, ja jestem sam, może ten Hiszpan, nie mamy szans i tak. Ja wybrałem to, jestem dumny, bo mi cały plan wypalił. I ja to i zostanę na tym, co mam. Kurczę, mogę sobie pójść raz od biedy, zobaczyć, pochodzić, tak, for fun. Czyli res był koło 23, z tego wychodzi. Ale żeby tak, wiecie, na poważnie, nie chcę. Nie bardzo, wiesz? Hiszpan się trochę na mnie wyjechał, bo nagle postanowił robić solo. Trochę mu na psychę siadłem, jak pokazałem mu wszystkie itemy i wydaje mu się, że ambicja trochę jego spadła. A szczególnie jak wydał 3000 SM na te szkaty skamerskie z korami, gdzie tam fasolki miałeś, nie? No i tak po tym, co mu ulepszało, tak 60% wyjechał w próżnię. Znaczy czas zaoszczędził, nie? Na klikaniu chorów. Ale z drugiej strony nieopłacalne to było. Praktycznie, w ogóle. Tu jestem, widzowie. Drugi, no nie dziwne, bo zjechałem to ostatnie piętro. Pierwszy. Pierwszy. Wiadomo, Turki jeszcze będą robić w nocy, nie? Więc... Pierwszy. No, patrzcie. No tak, o 12 magików na handlu, przedtem dostał 37 won. I tak o. Dobra. O, siema. Nie, już ma plus 8. Za 6 razem. A 13 razy, nie, panie. Za pierwszym, ale czym to kliknął, będzie gdzie? I za pierwszym będzie, jak to logicznie, to za pierwszym. Proszę.
Ale przyjemne to jest uczucie, jak nie, nie tylko mi pali. Jego donator będzie ulepszał. A powinien się wylogować i spić, nie? Boże. Ulepszyło mu? Czy nie spaliło? Spaliło mu. Nie, spaliło mu, bo wyciągnął agaty, chyba. No. Bo spaliło, bo tam jak nie pali tym kamieniem, to macie dłuższe, nie? Spaliło mu. Ciekawe, ile broń bohatera jeszcze ma. Bo pokazywał broń bohatera, ale nie widziałem dni, mignęło mi. Gdzie podałeś? A, dwie godziny broń bohatera ma. I spuść 7 będzie na. Ten myśl troszkę spadnie, ale stabilnie będzie. A Jakub od razu robi broń i ma już. Jakub większy level, Jakub ma lepsze bronie. Mok tylko se kluczyki dropił. I taki kozak, że broń nie zrobił wcześniej, teraz będzie biegał z plus 7. Ogień z córkami. A wy się śmiejecie z Jakuba, że w mieście stał. A widać, że moje taktyki są skuteczne. Nie rozumiem, czemu on sobie wcześniej tą broń nie zrobił na spokojnie, jak magiczne kamienie ulepy były za grosze. Jak zaczynałem robić tego zodiaka, to za 20 won, a oni mieli wtedy po 50-70, było 30 prób prawie. Na plus 9, nie mam na myśli. Z magicznymi kamieniami. Ktoś biegali w tej broni bohatera, ja nie wiem, to jest takie myślenie krótkowzroczne. Mówię, gdybym miał rękawice, to atakowałbym 50 piętro, nie? Ale zróbmy to, co mogę, a potem będziemy masterować poziom. Poświęcimy czas na to, niestety nudno, ale muszę, nie? Bo nie mogę tego skipować. Takie syfiksy, w sumie powiem szczerze, nie? Nic takiego ciekawego. Dobra, to ja sobie już skipnę to piętro. Marnowanie czasu mego. Niech nie zrobi chyba jeszcze 50 piętra, nie? O, zrobił ktoś. Znaczy nie Mike, bo nie ma broni, czyli ten drugi. Albo ten, co ma perfekcyjną alchemię, rubina w sensie. Też widziałem o rękawice. No to fajnie, ktoś zrobił. Szkoda, że nie wiem kto, nie? Na stronie nie ma rankingu zbytnio. Oto. Speciona Luck, 4. level czempiona z Shinso. To jest ta druga gildia, co kupiła ziemię gildii wczoraj? To co, już makadeki poszedł w niej? No, w sumie możliwe, nie? Możliwe. Jaka to jest klasa postaci, pocha? Ja go spotkałem, tego specjalna laga. To jest Sura. Tak, to jest Sura WP. Sura WP już zdobił. Czyli to jest ta druga gildia, co kupiła tą ziemię. No, to jest logiczne, nie? Oni się z tymi Turkami o klucze. To wychodzi na to, że mają dwie ziemie gildii. Turcy. No ja nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę, on musi mieć rękawice. Tak obstawiam. Nie da się mieć czwartego czempiona. Statystyki tyle. Może mieć tutaj talik na plus 5, tu może mieć na siłę. Ale i tak mu braknie. Chyba, że on to zrobił. Dobra, moja teoria, uwaga. On to zrobił bez odporności. Czyli on mógł zrobić w ten sposób. Też o tym myślałem, ale ja się poddałem. Że on zrobił 3 itemy na siłę. Jeden item na Vita. Dodał wszystko w Vita. Ale bez odporności. Czyli biega 5 na godzinę. Na 51 musi mieć 70 siły. Nawet na 3 itemach z talikiem. Bez rękawicy jest przyjemny. Nawet jak ma tego ametysta, to i tak jest ciężko. No musi mieć rękawicę, nie ma. Jeżeli on ma wybór, jeżeli on miałby wybornego ametysta, czyli jest mniej więcej na moim poziomie itemowym, więc on powinien mnie z levelem doganiać, a on jest gdzieś tam w tyle daleko, z tym levelem. A, i gramy dalej.
się przez to, że nie wiem. 8 pierwsze, 10 pierwsze, 11 pierwsze, 12 pierwsze. No będziemy musieli, skoro trzecią rangę, dobra, to poprawimy to, nie? Na razie mówię, 35 piętro tu. 36 jest 5 siły więcej, której ja nie mam. Dobra. Zdrubeńko. Rano. Dzisiaj. Rano. Chyba koło 9, 8 jakoś tak. No robi się 8 godzin całą wieżę. Nawet bym nie zdążył dzisiaj zrobić całej wieży, nie? Ale ja bardziej masteruję piętra i do 35 tylko dojdę, nie? Raczej. Nie wiem, co do mnie Gutek piszesz. Tu macie za pierwsze czasówki, nie? Tu macie za 10. Ja mam pierwsze miejsce na 10 piętrze. Chociaż mogę stracić jeszcze. Bo ktoś może zrobić lepszy czas. Widzicie, 10 szkat. I on za zdobienie 50. Ma 25 szkat automatycznie i za każde piętro, jeżeli ma najlepszy czas, dostaje 5 szkat. Rób spocony. Jak nie debuff, to drugie piętro, nie? I sobie... To, ta wieża robi wszystko, żebym nie zdobił tej wieży. Taka jest prawda, nie? Po prostu. Ta wieża robi wszystko, żebym jej nie zdobił. Żebym już nie miał nic tutaj do gadania. Ja... Myślałem, że osiągnę więcej tych pierwszych miejsc, ale chyba... Nie no, po prostu no, brakuje tych itemów, nie? Pod wieżę. Widać, że oni jakieś itemy mają, albo same ametysty robią robotę, bo... Naprawdę. No nie wiem. 35, a potem dalej nie lecę. Nie, musiałem jechać, lecieć na Hama, ale wiesz co? Oni mają wszyscy albo ametysty jakieś... Znakomite, wyborne, albo rękawice. Ja nie mam szans. Będę musiał połowę resetować statystyk, a to. No, no, powiem wam. Ale oni zają. Czy ja wychodzi na to, że aktualnie mam, widzowie, 3 szkat, 8. I z 7 zrobiło się 2. Ale za te 2 mam 8 szkat. Powiem wam, też jestem w robocie, nie? Właśnie tam na akord, na wieży, szef ukaże. Powiedział, że słuchaj, spawasz, jak nie będzie 20 szkat, to wyjdzie z roboty, nie? Ech, ja już jestem zmęczony, nie chcę mi się, nie? Ale do 7 na pewno pogramy. Naprawdę, ja już się poddaję trochę. Robię już tą wieżę z 10 godzin, jak nie więcej, nie? Żeby nie było, no... Trudno, nie? Jak dostanę te 8 szkat, to trudno, no, więcej nie umiem. Pewnie jak pójdę spać, to jeszcze mnie z tego... tych dwóch miejsc i tyle, nie? 79 sekund, więc chyba już mam... nietrafione. O, i no, widzicie, nie? Jak ja mam to... wyfarmić. Jak mam dobre czasy, to pięta są i cześć. No i tyle, nie? 8 szkat, a ja myślałem, że będzie 20. Co ja sobie myślałem, nie? A, no zaraz postawię, nie? Próbuję się oszukać, że jeszcze dam radę coś tutaj wyfarmić, ale... raczej wątpię. Tu mam tylko takie coś, tu takie coś, tu takie coś, tam... No i, no i, no, nie, z czym do ludzi, nie? Zapytałby ktoś, z czym do ludzi? To jest ten problem, nie? O, 100 sekund, to już wiem, że... tu już nic z tego nie będzie, z tej wieży. A drugie piętro, no to skip, o, elo.
Jestem pierwszy. Na pożegnanie Jakubek zgarnął, uwaga, ile szkat? 11 szkatułek, nie? Jak będę tu pierwszy, to ten ostatni raz, nie? Chociaż mówię, nie wiem, czy mi zaliczy ten pierwszy raz, bo nie wiem, kiedy jest reset sezonu, o której, nie? O 9, o 8, o 10, nie mam pojęcia, o której oni resetują. Ciężko. Szczególnie jak debuffy rzucają. O, padam, na pewno. Nie wierzę, że żyję. O, już nie mam wyjścia. No nie, no nie miałem szans. Ja mam za mało precyzji, za mało statystyk. Niestety, nie? Musiałbym mieć tutaj odpalony... nazwijmy to, te echo, nie załadowało mi się, nie? Więc... Palmi i Elo. Dziękuję. Na plus 8. Dziękuję. Czyli dzień zakończony sukcesem, nazwijmy to. Wątpię, żeby zeszło. Ale co jakiś czas cenę obniżę o bona 2 i tam. Ja się odpalę, jak wstanę, wiadomo, każdy wie jak to działa. Szkoda tylko, że 11 szkat z wieży ściągnąłem. Gdybym wiedział, widzowie, że Turcy nie będą walczyć o tą wieżę, to bym zrobił EQ 6-7 i 20 diabły z większą ilością HP. I lepsze statystyki bym miał na pewno. Ale nie wiedziałem, nie? Więc... Ale dobra, no... Tak, damage mam tak mały trochę, A, no tak. Pamiętacie? Co mieliśmy zrobić, a czego nie zrobiłem? No nie mów, że teraz nie wejdzie. 10 ludzi, 8 przedmioty. Jakiś progres jest, chociaż te przedmioty to pewnie... Skam, ale... No dobra, niech będzie, nie? Teraz tutaj. Pięć życia, 10 ludzi, 3 do peżeta. Wiecie, że to jest to samo, co już miałem, ale dobra. Nie będę się bawił w wielkie miksowanie, bo nie mam... Nie chcę się doładowywać w tej porze. No i teraz demień się zgadza, nie? Dzięki za dzisiaj, intensywny dzień to był. Fajnie się bawiłem, szkoda, że tak wyszło. Nic nie było ciekawszego. Realnie. Ale trudno, nie każdego stać na Lego, jak to mówią, nie? Na razie ma, a Wiedersehen.